Hello, to zostanie chyba już moim powitaniem na wieki. Chciałam dzisiaj z Wami przetestować podkład, ale jak zobaczyłam, ile ta Pani mi go dała, to zaczynam się zastanawiać, czy mi się to uda. Bo nie ukrywam, że nie chciałam kupować pełnego opakowania, dopóki po prostu sobie go nie przetestuję z Wami na próbce, bo jest to drogi podkład. A o czym dzisiaj będzie mowa, to już pewnie wiecie, no bo przeczytaliście mój wstęp, czy tam tą ikonkę, która pokazuje, o czym będę mówić. Oczywiście, ponieważ jestem po-covidowa, moja pamięć jest świetna, muszę to przeczytać. Słuchajcie, dzisiaj będę mówiła o COVID-zie. No nie. Dzisiaj będę mówiła o podkładzie Diora Forever Natural Nude. I to jest nowość, która się pojawiła w perfumeriach. Nowość, która, jakby tak powiedzieć, jest taką, jak to się mówi, jaskółką, która pokazuje, że można robić podkłady z niezłym składem. I to podkłady wysokopółkowe. Więc bardzo mnie to ucieszyło. Jedna z Was mi podała ten pomysł. Ja szczerze mówiąc, no zresztą wiecie, znacie moją opinię, że ja odkąd tyle jest fajnych podkładów polskich, dobrych, z niezłym składem, z dobrym składem, nie mam w ogóle ochoty kupować niczego drogiego, ale dobrze, jeżeli chodzi o Diora, myślę, że każda z nas lubi mieć kilka takich rzeczy, takich smaczków fajnych, a jeżeli miałby to być smaczek jeszcze dobry składowo, no to czemu nie? No ale właśnie poszłam wczoraj do Sephory, pani mi zrobiła próbkę, ale ta próbka teraz patrzę jest tak malutka, że nie wiem czy mi pokryje całą twarz, zobaczę najwyżej zacznę ten film, a skończę później, no i tyle, pójdę jeszcze raz do Sephory i albo posmaruję tą ilością, którą mam i stwierdzę, że jest świetny ten podkład i pójdę kupić go w całości i jeszcze raz go użyję i powiem wam jak było, nie wiem, zobaczymy jak to się skończy. W każdym razie, co mówi o tym podkładzie producent? Dior Forever Natural Nude to 24-godzinna doskonałość z uczuciem nagiej skóry dzięki formule wzbogaconej o 96% składników pochodzenia naturalnego i skoncentrowanej kwiatowej pielęgnacji. Świeża i lekka konsystencja podkładu Dior zapewnia naturalne i promienne wykończenie bez efektu maski, pozwalając skórze oddychać od rana do wieczora. Cera jest nieskazitelna nawet przez 24 godziny bez przerwy. Skóra jest nawilżona, promienna. No zobaczymy. No i jeszcze tutaj efekty, widoczne efekty po 4 tygodniach stosowania. Słuchajcie, nie dość, że ten podkład ma nam pięknie wyglądać na twarzy, to jeszcze ma zmieniać naszą twarz. Nawilżona skóra, zwiększony blask skóry, bardziej wyrównana skóra, pory są zwężone, poprawa jakości cery. Formuła skoncentrowana na kwiatowej pielęgnacji skóry zawiera w swoim rodzeniu Skin Reviving Complex, składający się z trzech dobroczynnych kwiatów, ekstraktów z nasturcji, bratka i kwiatów hibiskusa. Co do składów, nie chcę teraz już tego wchodzić głęboko, ale sobie poczytajcie. Na pierwszy rzut oka skład nie jest zły. No dobra, to co, zaczynam. Pokażę Wam, ja mam kolor 1N. Uważam, że na ten moment, zobaczcie, jestem blada jeszcze wciąż. Powinien być ok. Z tyłu mam nadzieję, że widzicie, leżą moje psy. Jeden tu, drugi tu. Już jest naprawdę bardzo dobrze. Miłość kwitnie, więc super. No zobaczcie, mam bardzo mało tego podkładu. Nie wiem, czy coś mi się uda z tego wykorzystać, dopchać tam do tego denka. No ale zobaczymy. Oczy mam pomalowane wstępnie paletą, którą będę też testować na naszym kanale Huda Beauty, ta nowa wersja Brown Toffee, Toffee Brown, taką sobie wybrałam. Przybliżę Was do siebie i zaczynamy. Ponieważ mam tak mało tego produktu, nie wiem czy nie spróbuję go najpierw nałożyć pędzlem, a najwyżej dobiję to gąbeczką. Spróbuję go najpierw rozłożyć takim małym pędzlem, żebym mogła tam docisnąć, wejść do tego środka. Podkład wydaje się być dosyć, jakby to powiedzieć, gęsty. O, gęsty kolor. 1N wygląda tak. Nie jest za jasny, powiem szczerze, według mnie. Bardzo ładnie, świeżo pachnie. Tak wiecie, to jest taki zapach. No mi coś przypomina.
taki zapach lata. Zresztą perfumy są tam wysoko w składzie, więc to nie jest akurat takie dobre na naszej skóry. Wszystkie te składniki aktywne, które są tam wymieniane przez producenta, są po perfumach, więc to już daje nam do myślenia. Biorę sobie gąbeczkę, biorę sobie moją wodę z Essence, zbliżam gąbkę i będziemy dobijać ten podkład gąbką. Ma bardzo delikatne krycie, co akurat mi pasuje. Ja go dotykałam palcem, on jest bardzo tłusty. Teraz moja pielęgnacja, jaką mam na skórze, to jest ta Weleda. Ona jest dosyć tłusta, ale ona się bardzo ładnie wchłonęła. Nie nakładałam filtra, bo nie chcę też na tym filtrze. Zobaczymy, jak się będzie z tego zachowywał. Jeżeli widzicie moje brwi, no to one są takie mocne, bo robiłam henne. Więc się nie zdziwcie, bo są naprawdę mocne, jak na mnie. Lubię nakładać podkład najpierw pędzlem, zresztą to wiecie, a te takie małe pędzle są fajne, może to trochę więcej czasu zajmuje, ale one tak fajnie rozkładają ten punktowo te podkłady, po czym fajnie sobie to gąbeczką potem dobić. Wiecie co, ilość tego podkładu na pewno starczy mi na jeden raz, także spoko, nie będę musiała tego powtarzać, tak myślę. No tak jak widzicie, krycie jest bardzo delikatne, ale jest przyjemne. Akurat takie krycie mi bardzo pasuje. I ten kolor 1N, patrzę na podgląd. Teraz widzicie, jestem trochę rozjaśniona, bo przy oknie się maluje. Ale wydaje się być ok, 1N. Myślę, że 2N bym wzięła, mogłoby być jeszcze za ciemne. Bardzo przyjemny podkład na twarzy. Wiem, że to jest, wiecie, marketing i to działa na mózg, ale bardzo podoba mi się ten zapach. On mi przypomina jakieś perfumy, on mi przypomina Dolce & Gabbana Light Blue. Tak mi się wydaje, taki bardzo, bardzo delikatny, świeży zapach. No jak ktoś nie lubi perfum, to niestety to nie dla niego. Ale mi się ten zapach podoba. No jeżeli ktoś ma ochotę kupić sobie wysokopółkowy podkład, to ten mi się na pierwsze maźnięcie podoba. Dokładam sobie trochę więcej, bo już zużyję to do końca. Teraz sobie podbijam to gąbeczką. No widzicie, podkład pokrył mi to w takim stopniu, myślę, że jak pokrywał mi na przykład ten podkład z Bielendy, albo, bo akurat to mam pod ręką, albo ten Face Boom. Trochę, ten jest trochę słabszy, ale niewiele, więc możecie sobie wyobrazić, jak delikatne jest to krycie, tak? To nie jest krycie mocne. Jeżeli ktoś szuka mocnego krycia, to na pewno nie znajdzie. Poza tym ta konsystencja jest konsystencją taką tłustą, kremową. Właśnie taką, jak ma Face Boom, jak miał ten krem z Essence. Bardzo podobny jest do tego kremu z Essence. No teraz nie wiem, czy warto jest wydawać takie pieniądze. On kosztuje, zaraz z ciekawości jeszcze sprawdzę. On kosztuje 235 zł w Douglasie. Więc. No jest to oczywiście produkt premium. Zgadzam się, natomiast czy to jest warte tego zachodu? Zobaczcie, jakie mam plamy na powiece. Nie do rozblendowania niestety. Dobra, robię sobie korektorem. Robię sobie cienie pod oczami. Do tego użyję wiadomego, mojego ulubionego korektora z Too Faced. To was za chwilkę wracam. Zobaczcie, zrobiłam taki mocny zoom, żeby wam pokazać, że ten podkład naprawdę wygląda ładnie. Się cały czas maluję i tak sobie oglądam to. Zaczęłam malować
robić kontur, czy kontur, tutaj bronzera. On się pięknie blenduje na tym podkładzie. Biorę sobie dzisiaj, nie wiem, czy to będzie widać, to jest ten zestaw z Hourglass, który leży i zapominam o nim cały czas, żeby go używać. Ja go, przypominam, nie pudrowałam niczym, więc tutaj się ten, widać ten bronzer, jak przykleja do skóry, ponieważ ta skóra jest mocno wilgotna. Ja bym powiedziała, że ona jest cały czas tłusta. Trochę się obniżę, a już się nie obniżę. Dalej się troszeczkę. Ta skóra jest cały czas wilgotna, więc jeżeli macie taką suchą skórę jak ja, lubicie nawilżenie, ten podkład będzie świetny. Natomiast jeżeli nie lubicie takiego efektu właśnie nawilżenia, mokrości, no to nie jest to dla Was podkład. Malowałam, dokończyłam sobie tam pod okiem, korektorem, oko, rzęsy, bla bla bla. Myślę, że robiłam to co najmniej 40 minut, a ten podkład cały czas czuję jako taki tłusty. Nie wiem, wiecie, takie mam takie przemyślenie, bo to jest kolejny podkład, który ma być mocno nawilżający, taki naturalny. Jak sobie przypomnę skład, podkład Estée Lauder i tak dalej, te wszystkie podkłady są bardzo na takiej, ja mam takie poczucie, że one są na bazie olejowej, że są takie mocno olejowe. Ten nie jest na bazie, to jest wodny podkład, ale wiecie, no, te wszystkie podkłady, które teraz używam, to jest, no ja mam tutaj akurat tą Bielendę przykładowo, albo z Belle Hypoallergenic. One są takie fajne, one dają efekt nawilżenia, ale nie macie takiego uczucia tłustości. Nie wiem czemu, pomimo tego, że mam suchą skórę, nie do końca lubię ten efekt, może to dlatego, że ona mi się tu błyszczy i w jakimś stopniu troszeczkę tak jakby uwydatnia mi moje pory, których ja nie mam dużych. Umówmy się, ja nie mam mocnych porów, jeżeli chodzi o tą strefę tutaj te. Natomiast patrząc na ten, na to, co widzę, to takie mam wrażenie, że mam. Więc że gdzieś tam te moje zmarszczki na czole na przykład, tutaj te wszystkie mimiczne, przy takim mocno błyszczącym podkładzie się uwydatniają. Ja lubię błyszczące podkłady, ale te wszystkie podkłady, których używam, one mają taką bardziej satynę, ona, ta skóra nie jest sucha, natomiast ona też nie jest taka mokra, ale zobaczymy, dobrze, nie nastawiam się, zobaczymy jak to będzie wyglądało po iluś godzinach, bardzo jestem ciekawa, bo kto wie, bo może ja sobie po prostu kupię ten podkład w pełnej wielkości, może chcę mieć jeden podkład, wiecie, fancy. Zrobię sobie potem usta, no i tyle. Właściwie w tym momencie mogłabym już to skończyć, bo nałożyłam to wszystko i jakby moją opinię znacie. Dołożę sobie zaraz jeszcze jakiegoś różu. Pokażę się wam za ileś godzin. Myślę, że z samochodu dzisiaj mam taki dzień jeżdżący. Więc sama jestem ciekawa, jak to wszystko się będzie utrzymywać. Kto wie, przy mojej suchej skórze, jak ona zaabsorbuje wszystkie te wilgotności, to się może okazać, że on będzie bardzo ładnie wyglądał. Czasami te podkłady, które robiłam, testy, one się świetnie wyglądały po nałożeniu, a potem troszeczkę były jednak za suche na tej mojej skórze. No dobra, to teraz sobie skończę usta i lecę do drugiego filmu, bo chcę Wam pokazać, co kupiłam i jakie szykuję kolejne nowości dla Was. To buziak. Co? Oczywiście zapomniałam nagrywać w ciągu dnia, dzisiaj miałam taki ciężki dzień, więc mi wybaczcie. Zobaczcie z bliska, bardzo ładnie wygląda ten podkład, ale no, on jest bardzo delikatny, więc jak kto lubi, ładny jest. Ładnie wygląda do cery suchej. Patrzę, tutaj mam lusterko. I tak się próbuję oglądać, jak nagrywam do Was. Moja skóra się czuje dobrze w tym podkładzie. Dobrze. Ten kolor 1N jest taki, widzicie? Uważasz na ten, że w tym momencie, na tą porę roku jest bardzo dobry. Nie za żółty, ale też nie za różowy, po prostu neutralny, fajny kolor. Także
tyle. Tyle, jeżeli chodzi o to. Myślę, że już nie ma co robić więcej. Bliżej. Konturowanie się utrzymało. Ja Cię bardzo delikatnie. Brwi mam zrobione pochennie, więc takie dosyć mocne. Ale jeżeli chodzi o ten podkład, naprawdę wygląda dobrze. No, ale jest bardzo delikatnie krojący. Ja go nie, w ogóle nie widzę go dla osób z cerą mieszaną. Szczerze. Dla osób z cerą tłustą to w ogóle. Dla osób z cerą normalną tak, ale z bardzo oszczędną ilością pielęgnacji. Pod. Bo on jest naprawdę, jakby to powiedzieć, tłusty. Mi to pasuje, bo ja mam cerę bardzo suchą, ale jak ktoś tego nie lubi, no a znowu przypodrowywać taki podkład, to chyba też nie do końca. No, to buziaki, pa.